Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej konferencji prasowej, którą organizujemy w tym tygodniu. Następne dobre informacje dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Powiat tomaszowski, proszę Państwa, będzie modernizował drogę w miejscowości Dąbrowa, to jest gmina Lubochnia. Całkowity koszt tej inwestycji 157 tysięcy złotych, z tego pomoc finansowa od gminy Lubochnia w wysokości 50 tysięcy złotych. To, co podkreślamy na kolejnych konferencjach, to to, że widzimy potrzeby wszystkich mieszkańców naszego powiatu, każdej gminy. W tym przypadku mówimy o gminie Lubochnia. Tutaj będziecie Państwo świadkami podpisania umowy dotyczącej właśnie tej inwestycji, która będzie realizowana w najbliższych tygodniach na terenie tej gminy Lubochnia. Proszę Państwa, wraz ze mną na tej dzisiejszej konferencji prasowej obecni są Pani Elżbieta Łojszczyk, członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego. Jest również obecna dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Pani Elżbieta Rudzka. I jest z nami również obecny wiceprezes firmy Zaskórski, Pan Marcin Zaskórski, firma pochodząca z Wielniowa.